Halo, halo, hej, siemano wszystkim, bliska z tej strony Hades i witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Stoneherta. I słuchajcie, jak widzicie, ten most dalej tutaj stoi. Ja za bardzo nie grałem między odcinkami. Norka Hobita jest, wygląda jak wygląda. Tak, nie skończyłem jej, nie wiem czy ja ją skończę kiedykolwiek, ale przynajmniej od... Proszę go, że tu jest dziura. To od zewnątrz wygląda całkiem chujowo. Ale dobra, nieważne. Takie dziwne sprostowanie, nie? Swoją drogą, tak szczerze, skoro wy nie chcecie tego budować, to usuńcie ten most, róbcie cokolwiek pożytecznego, a my dzisiaj już, jak wiecie, budujemy statek, tak? Budujemy statek. Przynajmniej to są plany takie, że wybudujemy statek. Zbyt ciemne drewno. W ogóle od razu mówię, że nie lecę żadnego projektu, nie mam nic, więc ten statek może być najlepszym statkiem, jaki widzieliście. Chyba. Tak? Może. Dobra, nieważne, dobra, to taką długość trzeba zrobić. Taki długi będzie. I tutaj usuńmy to. To będzie sam dół, więc znaczy, mam nadzieję, że na tej wodzie jak go postawię później, nie? To jest sam dół. Teraz tak, powinienem zrobić z tego takie bardziej jajko, może spróbować coś tego typu, żeby sama dolna podstawa tak wyglądała, dobrze. Okej, z kolei tutaj kolejne takie no nie, wróć tutaj coś takiego. Tak jak mówiłem wam, słuchajcie, odcinki nie pojawiają się tak często, bo ja nie mam pomysłów już, co ja tu mogę budować. Jak widzicie, no biorę się teraz za wszystko, żeby tylko te odcinki wychodziły. No i niekoniecznie to ostatecznie może być dobrym, szczerze mówiąc, pomysłem, ale póki będę miał jakiekolwiek pomysły, to będą pojawiały się odcinki ze Stoneherta, ewentualnie będziemy czekali na kolejne patche, które wprowadzą coś może ciekawego. Ja czekam, szczerze mówiąc, na patche do The Kindred, bo gra naprawdę mi się spodobała, tylko że no jasne, ona jest naprawdę ona naprawdę jeszcze raczkuje, ponieważ i to widać, że ona raczkuje. Bo dlaczego? Ja już wam mówię dlaczego. Bo tak. Bo ja tak powiedziałem, dlatego tak jest. Nie. Bo po prostu ona nawet nie ma systemu rozmnażania NPC-ów jeszcze, nie? I po prostu jak nam zginie jakiś tam mieszkaniec, powiedzmy, to no to sorry, masz jednego mieszkańca mniej, radź sobie i tyle, nie? To raczej tak wygląda na chwilę obecną. Jak ja to zrobiłem, że tu jest taki dziupa, tu nie? Dobra, trudno, znaczy i tak ostatecznie miałoby to tak wyglądać, ale... Ale jak ja to zrobiłem? Dobra, nie wiem, im mniej wiem, tym lepiej śpię, tak mawiają przynajmniej, więc nie będę pytał. I ogólnie, dobra, czekajcie, tutaj można tak zrobić, okej, usunąć tutaj po dwa klocuchy. Nawet po jeszcze jednym. I teraz się zastanawiam, czy zrobić... No właśnie, jak ten statek miałby wyglądać, nie? Ja teoretycznie mógłbym zrobić tutaj pod pokład czy coś, ale... Wydaje mi się, że moje ludziksy są zbyt głupie na to, szczerze mówiąc. Okej, czyli tu tak. W sumie mógłbym zrobić tu taki podpokład, ale czy jest sens? Czy jest sens aż tak bardzo się bawić w to, kiedy oni mają problem z... Nie wiem, zniszczeniem... Kurde, no nie, most zasilany wyobraźnią, no po prostu... Genialne, będę musiał go przebudować, jeżeli będę chciał. W ogóle patrzcie, ile te drzewa rosną, boże... Zło do potęgi. Czy ja mam jakieś te? Nie mam, więc mój crafter musi dorobić. Co dorobić? Dorobić płoteczki. Tu są płoteczki nasze. Tu tak z 30 sztuk poproszę.
No dobra, kłamałem, 50 sztuk najlepiej, bo będą potrzebne nam. Chociaż chyba nie zrobię tego jak w Minecrafcie, więc o, trudno. Teraz tak, przede wszystkim musi nam coś skraftować już. Musi nam zacząć coś kraftować, bo będzie źle. Zastanawiam się, czy zrobić im taką deskę, taką, wiecie, już typową. W sumie bym musiał to przenieść. Tak, musiałbym to przenieść, czyli save. Statę, dobra, mamy statę. Teraz tak, statę, mamy statę. Aha, ja myślałem, że ja to będę mógł niżej postawić, nie? A to jest tak samo. Aha. To słabo. Czyli zamiast zacząć budować tak naprawdę w dobrym miejscu, to zbudowałem w złym miejscu. Gratulacje, Hades, jesteś najlepszą osobą na świecie. Nie. Oj, dobra. To wróć, zróbmy to tak jak powinno być. Będzie wszystkim łatwiej na pewno. Czy ja bym nie chciał jeszcze jednego niżej, tak szczerze mówiąc? W sumie nie, bo te to są gałgany, oni nie muszą mieć aż tak ładnie, jakby miało być, prawda? To będzie tak, w ogóle mniejszy statek teraz robimy, nie? No, też spoko. Tutaj swoją drogą tak trzeba zrobić, okej. I tak. Okej. Tutaj będzie pupa naszego statku. Przynajmniej taki jest plan, że tu będzie pupa. Tutaj tak i... Dobra, i tu niech będzie nasza pupka. W ogóle słowo pupa, tak? Zastanawialiście się, słowo pupa? No niby oznacza dupę, a dupa to teoretycznie przez niektórych to jest przekleństwo, nie? A takie pupa to takie... To nie brzmi tak źle, jakby tak pomyśleć, nie? To tak łagodnie bym powiedział brzmi. Nie wiem, możecie się wypowiedzieć, może ja jestem po prostu, nie wiem, zjebany na przykład i wiecie, no co ja mam wam tłumaczyć, no. Czy tutaj z tej... nie, tutaj też nie. Swoją drogą bym musiał zrobić, jeśli buduję tutaj taki statek, to mógłbym zrobić port nawet. Nie zaprojektuję portu, to będzie za dużo dla mnie. Ja wiem, że oni tego statku nie wybudują, więc... No, w ogóle tak, remove, bo w sumie nie używasz chyba tego. Będziemy jechali na jednych marchewkach, a jak będą głodni, to trudno. To zatrzymam grę i nie będą nic po prostu nic potrzebowali i wiecie, i będę bardzo złym człowiekiem, najgorszym człowiekiem na świecie. Czy ty zrobiłeś to, co cię prosiłem? Czy mam osobę, która będzie to robiła? Przepraszam bardzo. Nie, no jest, halo. Czy tutaj to po prostu? A tutaj to po prostu wziąć. Dobra. Ale czekaj, wróć. Ty teraz postawisz to po prostu na latającym niczym? W sumie zastanawia mnie to, czy co się zaraz stanie. Ale dobra, czekajcie. Ja wiem, że teraz jest trochę klikania i tak dalej, ale muszę. Aha, dobra, jeszcze to postawiłem co jeden klocek, nie? Świetnie, Hades. Widzę, że zachowana jakakolwiek, nie wiem, cokolwiek zachowałeś w tym projekcie. A zwłaszcza symetrię jakąkolwiek. No dobra, trudno. Trudno, Boże, ciemno trochę jest i to utrudnia mi troszeczkę robotę, nie powiem, ale to tam wiecie. Tutaj tak, okej. Swoje to kurde, powinien być większy ten statek, ale to jest taki mały stateczek transportowy, mógłbym rzec, nawet chyba nie. W sumie, tak możemy przyjąć, że to jest statek transportowy i tyle. W ogóle dalej się zastanawiam, gdzie są te przeklęte gobliny. Zaznaczałem przecież opcje świata, żeby się respiły, a ich nie ma, nie? To jest ciekawe. Znaczy, mnie to ciekawi, tak. W sumie troszeczkę, tak ociupinę. Ej no, ale to powoli zaczyna jakoś wyglądać. No w sumie to nie, ale dajcie mi się oszukiwać.
Zróbmy tutaj maszt. To będzie najciekawsze. Jakbyście mieli i słyszeli jakieś odgłosy w tle, przepraszam was, ale mam remont maluteńki i też chcę nagrywać dla was te odcinki, ale po prostu, no wiecie, jak jest remont, no to jest rozpierdol leciutki, że tak powiem. Tutaj będzie biały ten biały taki maszt, to chyba w sumie, jeżeli jest taki zwinięty, to on będzie taki, co nie? Mhm, dokładnie tak, on będzie zwinięty, on... Chociaż może go rozwinąć, co? W sensie tak, żeby... W sumie mogę spróbować, czemu by nie? Mhm. O tak. W sumie oni są gałganami, więc ja wolę im tutaj o, zrobić tak. Ej, to nawet jakoś, no wygląda, no pokracznie, bo pokracznie, ale wygląda, no. Tutaj mogę tak ewentualnie jeszcze dać, tak mogę dać na spokojnie. O panie. Dobra, mam tu za mało miejsca, ale mogę wziąć niebieski kolor i zrobić tak. O nie, ja, o Boże, wiem, słuchajcie. Ja to jestem jednak takim małym gałganem, powiem wam. Takim maluteńkim. Mhm, dobra. Niebieski. Patrzcie, o, to jest to, ludziska. To jest to. Właśnie, to jest ten wygląd. To jest to, czego chcieliśmy. No dobra, wygląda pokracznie ten stateczek, ale to jest nasz ciapciakowy statek, więc może tak wyglądać. Tutaj tak jeszcze zrób, proszę cię. I tak, dobrze, ładnie. Teraz weźmy ten nasz w miarę biały kolor. Mhm, okej. Tutaj chyba gdzieś o jeden klocuszek za dużo. Pięknie, chociaż nie wiem, czy to tak to powinno wyglądać z tej strony. Ale wiecie, dobra, czyli tutaj jeszcze potrzebny byłby na przykład nam taki ster. Potrzebny byłby nam ster, a jakby ten ster zrobić, skoro tutaj jest taki maszt, który... No tak. To jest zastanawianie, to jest teraz dobra rozkmina, nie? Okej, my będziemy inni, nasz ster będzie tutaj tak na początku. Tylko co by mogło imitować dobrze ten ster, czy coś? Co, kwiatek? Ło, to jest drzewo duże, patrzcie. I co, posadzicie mi tu drzewo? Aha! Czyli tak to działa. Tej, ciekawe. Ciekawe. Patrzcie, a jakbyśmy umieścili... Dobra, umieśćmy tutaj kilka takich drzew. Niech to się zalesi troszeczkę. Tej, ciekawe. W sumie nawet nie myślałem o tym, że tu tak można stawiać te drzewa, nie? W sumie chyba nikt z nas nie myślał tak naprawdę, ale... Wiecie, można zawsze ten... Udać, że no ja to wiedziałem, że tak jest, wiecie, ja bym nie wiedział. Co dać lampę jako ster? Tak po... No tak lipnie troszeczkę, nie? Czy jest coś tu z itemów, co może imitować ster, co? Dajcie mi to przede wszystkim. Ty już nie rób tych, bo jednak nie potrzebuję aż takiej ilości. Tak szczerze, no nic nie ma, co by mogło imitować, nie? Więc, no dobra, trudno, zaraz pokombinujemy. No nie, tak naprawdę nie ma co imitować tego, nie? No chyba, że się uprzemy na taką o... Na coś takiego i czekajcie. Design. Boże, tu ciężko jest stawiać jakiekolwiek bloki czasami, nie? No i coś tego typu po prostu, nie? Jako ster. No mógłbym to zrobić większe, ale... Chociaż w sumie...
chociaż niech imituje, prawda? To jest najważniejsze. Czy ja z tego drewna to budowałem? To mnie bardziej zastanawia. Czy ja z tego, tak, tutaj będzie 5. Na 6 robimy coś tego typu. Mhm. W ogóle jest, słuchajcie, tak jak mówiłem, nie? To jest moja własna interpretacja. Aha, tu dobra, tu będzie trochę mniejszy żagiel. To jest moja własna interpretacja tego, jakby to mogło wyglądać, prawda? Znaczy, jak to, tak to będzie wyglądało, ale wiecie, o co mi chodzi. Tutaj tak, tutaj tak, tak. Zaraz zajmiemy się jeszcze oczywiście jedną z tych ważniejszych rzeczy, czyli tymi właśnie. Halo, proszę mi tu wrócić. Zajmiemy się za chwileczkę tymi paskami. Dobra, tutaj wróćmy do drewna. To drewno było pięknie, ładnie. Swoją drogą, bo tutaj chyba powinien być coś takiego. Tak. No, powiedzmy, wiecie, to jest ten. No, wiecie co to jest, prawda? Wiecie, oglądaliście filmy pirackie na pewno wiecie co to jest, na pewno wiecie. A jak nie wiecie, to trudno, to jest ten Hades. To jest gniazdo, na którym siedzi obserwator i jak jest, jak widzą wyspę piraci, to tak jest: o, widzę wyspę, ląd, właśnie tak. Tak, to właśnie tak działa. Dobra, w ogóle, Boże, bo tu jest. Tutaj jest coś takiego. W sumie zróbmy tu taki pokój. Jakiekolwiek pomieszczenie, to dobry pomysł jest na statku mieć. Jednak uważam, że jakikolwiek pokój, jakiekolwiek pomieszczenie, to jest wręcz zawalisty pomysł i najlepszy na świecie. A, bo ja tutaj tego nie ustawię, więc muszę ustawiać takie okna. Aha, co? Naprawdę muszę troszeczkę się nagimnastykować, jak widzicie. Nie, tak, dobrze. Coś takiego tu mogę postawić. Tak, i teraz te okna dajcie mi. Okej. Pięknie, jak to wyczaił, proszę państwa. Tak się buduje. W ogóle słuchajcie, bo to jest, uważam, że to zasługuje na 150 łapek w górę. Zobaczymy, czy wbijemy. Żebrak na łapki, cwel, unsub. Nie, żartuję sobie. Oczywiście nie musicie dać na siłę łapek w górę i tak dalej. Po prostu tak sobie powiedziałem chyba. Chociaż fajnie byłoby, gdybyście dali, hech. Tak. Nie, no dobra. Nie musicie. Jak wam się odcinek spodobał, to wtedy dajcie łapkę w górę. Jeżeli nie, to nie dawajcie łapki w dół, tylko zapraszam do konstruktywnego hejtu w komentarzu. Tak, tak się bawimy i tyle. Taki mój komunikat. Kurde, ej, to zaczyna jakoś jakoś wyglądać, no. Pokracznie, ale wygląda. I teraz mogę tu meble wziąć i proszę mi tu ścianę usunąć. Tak? No tak, bo to nie ma ścian, no przecież. Ale łóżka też tu nie postawię. Mogę postawić sobie tutaj ewentualnie krzesło. Tutaj tak w środku chcę krzesło dać, proszę, dajcie mi krzesło. Czy tam, o, skrzynki, to jest ta myśl. Tylko. Tia. I weź tu postaw jakąś skrzynkę, nie? Dobra, i tu postawmy skrzynki. I tak naprawdę to jest finish, przynajmniej na chwilę obecną. Jest, start build. Zacznijcie mi tu budować po prostu. I zaraz zobaczymy. Właśnie, muszę zrobić screena na miniaturkę. I ja wiem, że są teraz pewnie dźwięki jakieś w tle. Przepraszam was, w sumie i tak zaskoczymy odcinek.
Ale jestem ciekaw, czy te gałgany wybudują to. Patrzcie, jaka... Boże, jaka wielka armia buduje to. Dobrze, zobaczymy, czy to wybudujecie. Fajnie byłoby, gdybyście dali radę, tak? Bez żadnych większych problemów i tak dalej, nie? Czyli budujecie najpierw pierwszą rzecz. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. W sumie, ej, no naprawdę podoba mi się ten statek. Serio. Serio, serio. Tylko gdyby nie było takich ścin co jakiś czas, to też było. To też byłoby dobrze. Ej, no musicie mi napisać w komentarzu, czy ten statek wam się podoba. No jest taki mały, no nie, no ale ma dwa maszty. Dwa żagle, prawda? Ma to kółko do kierownicy, tak? Ma kierownicę. Ma pokój ze skrzynką. Mały, bo mały, ale ma. Ej, oni to chyba nawet mają szansę wybudować, tak szczerze mówiąc. Tak szczerze mówiąc, no ale dobra, zobaczymy zaraz, czy dadzą radę, nie? Czy na przykład drabinki jakieś nie zostaną, czy coś w ten deseń. Jeśli macie w ogóle swoje propozycje na budowlę, tu zachęcam was właśnie do pisania. Jak widzicie, powiedziałem im, żeby usunęli ten most i... No i usunęli jego kawałek. Więc ten most, to chyba on nigdy nie zostanie dokończony tak naprawdę. I wątpię, że jakakolwiek budowla zostanie dokończona. Zobaczymy zaraz z tym statkiem, nie? Czy uda mi się dobrze go wybudować przede wszystkim. Miło by naprawdę było, gdyby go je zbudowali. No ta norka hobbita to też taka troszeczkę porażka, bym powiedział. Ale patrzcie, miniaturowy las. Miniaturowy las tu mamy. Ciekawe, czy to drzewo urośnie wyżej, nie? To mnie ciekawi. Czyli kurde, czyli to mógłbym w sumie usunąć. Bo ja myślałem, że to te drzewa rosną tak naprawdę, a nie urosły. Czekajcie, plant in the air and watch it grow. Okej. Stoletnie drzewo, bad. No dobra, trudno. Halo, budujcie to. Moi kamraci, patrzcie, z elfów zrobiłem piratów troszeczkę. Nie no, dobra, może nie piratów. No, elfy też miały swoje statki i tak dalej, więc... Więc czemu by tak nie mogło zostać, prawda? Ale statek jak najbardziej uważam, że no w miarę mi wyszedł, tak skromnie mówiąc. W ogóle wow, słuchajcie, mam dzisiaj tyle, znaczy energii, więcej energii niż wczoraj, nie? Bo ja tu dzisiaj mam taką małą sesję nagraniową, powiem wam, i właśnie czuję się mega, że aż tak bardzo nie zamulam na tym filmie jak na wczorajszym, jak nagrywałem, nie? I wydaje mi się, że to słychać, naprawdę to jest słychać u mnie, kiedy jestem znudzony, a kiedy nie. Uff, dobra, czyli wy tu gałgany mi budujecie, to więc słuchajcie, ja myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Jeśli wam się odcinek spodobał, łapkę w górę, mile widziana, komentarz i jeśli nie subskrybujecie jeszcze kanału, zróbcie to. Fajnie by było, więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego odcinka, no i cześć.